Ja najpierw bardzo chciałem podziękować za zaproszenie i za możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu z Państwem w kompanii, że tak powiem, takich światłych prelegentów. Proszę Państwa, nie bez racji Liga Narodowa i przede wszystkim Roman Dmowski uchodzi i jest traktowany jako niesłychanie racjonalny polityk, który nie ulega jakimś emocjom, nie ulega jakimś fałszywym ideologiom, tylko realnie ocenia siłę i możliwości realizacji sprawy, którą reprezentuje. Obaj panowie, i profesor Giertych, i pan doktor Wierzyński, prawda, mówili o tych początkach ruchu narodowego. Pan profesor mówił o bardzo istotnym elemencie, o zachowaniu się polityków i zajętych przez nich pozycjach w momencie wybuchu I wojny światowej i o tym, za jak ogromne zagrożenie dla sprawy polskiej narodowcy uważali próby wywołania powstania, prawda, na terenie zaboru rosyjskiego, które mogłoby jeszcze powiedzmy utrudnić realizację sprawy polskiej, dlatego że mogłoby doprowadzić do zawieszenia działań wojennych Rosji przeciwko Prusom i w konsekwencji tej najlepszej dla Polski sytuacji, jak jest właśnie wojna między zaborcami, mogłoby położyć kres. Ale warto zwrócić uwagę, że sprawa siły idei nie zawsze była doceniana, a właściwie bardzo często była niedoceniana w historii. Politycy ci racjonalni analizują, prawda, siłę, analizują siłę armii, analizują układ polityczny, sojusze i tak dalej, ale nie biorą pod uwagę siły ideologii. Właściwie Roman Dmowski znacznie bardziej niż Piłsudski brał to pod uwagę, bo warto pamiętać, że nie wierzył w możliwość zbudowania federacyjnego państwa wielonarodowego, co wydawało się możliwe Piłsudskiemu. Roman Dmowski już wiedział dobrze, że idzie epoka siły narodu, ideologii narodowej, w dobrze rozumianym tego słowa, nie zawsze dobrze realizowany, jak wiemy, i że ta siła jest na tyle silna, na tyle potężna, że nie da się zbudować już dawnej pierwszej Rzeczpospolitej, odbudować, prawda, w jakiejś harmonii z tymi licznymi narodami, które ją tworzyły, bo już każdy naród ma własne aspiracje. Roman Dmowski to doskonale rozumiał. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę, jak dalece w historii to nie było zrozumiałe, również w XX wieku. I chciałem przytoczyć cytat z wypowiedzi Zofii Kossak-Szczuckiej. No oczywiście wszyscy znamy, ale dla starszego pokolenia, dla mojego pokolenia, to była, prawda, pisarka, która odegrała bardzo dużą rolę. I ona w 1938 roku tak powiedziała. Żyjemy w straszliwych i groźnych czasach. W momencie poprzedzającym walną rozprawę dobra ze złem. Od tych zapasów zadrży cały świat w posadach. Wokół naszej katolickiej polskiej reduty piętrzą się fale wrogiej nam i Kościołowi ideologii. Osaczają ją z dwóch stron. Nikt już chyba nie wierzy, by między hitleryzmem a bolszewizmem istniała rzeczywista rozbieżność. Są między nimi różnice i antagonizmy. Ideologia pozostaje ta sama. Tu i tam polega ona na negacji Boga i Jego miłosierdzia, na drapieżnym egoizmie, nienawiści do drugich, a przede wszystkim na zaprzeczeniu praw jednostki. I tu bym chciał podkreślić ten zwrot, że jesteśmy w momencie poprzedzającym walną rozprawę dobra ze złem. Otóż wydaje się, że politycy XX wieku nie rozumieli, że ocena tylko, ta gabinetowa ocena siły poszczególnych mocarstw, to jest zupełnie niedoskonała, jeżeli się nie weźmie pod uwagę siły ideologii. Że, tak trzeba jednak powiedzieć, ten sam żołnierz inaczej się zachowuje na froncie, jeżeli on jest w służbie ideologii najbardziej fałszywej i niegodziwej często, ale jest w jej służbie, jest do niej przekonany, jej wierzy, aniżeli inny żołnierz, który może być doskonale uzbrojony i jego dowódca, który może być doskonale wykształcony, ale który nie jest poruszany tą jakąś tym nieprawdopodobnym motorem właśnie jakiejś głębokiej wiary, często, jak mówię, w zupełnie fałszywej ideologii. Historia o tym poucza.
I dziwne, że politycy tego tak bardzo nie docenili, bo sięgając do historii wcześniejszej, podbój całego południowego, wschodniego i zachodniego, z wyjątkiem północnego, basenu Morza Śródziemnego przez Islam w ciągu 100 lat, prawda, zupełnie nieprawdopodobne. Małe plemię arabskie nagle rusza ożywiony wiarą w tego jedynego Boga, ich Boga, nie Boga żydowskiego jedynego i nie Boga chrześcijan, i okazuje się, że oni pokonują wszystkich, prawda? I właściwie i zagrażają również całej Europie chrześcijańskiej. Oczywiście to były, można powiedzieć, stare dzieje. Ale przyszła rewolucja francuska. Rewolucja francuska, która była okrutna wobec swoich. Krwawa wojna w Wandei, prześladowania, rzezie w Lyonie wobec kontrrewolucjonistów. I mimo wszystko ta rewolucja, poruszona zupełnie nową ideą, i ci żołnierze i te armie potrafiły stawić czoła wszystkim kolejnym koalicjom. Najpierw Prus i Austrii, później pierwszej koalicji, drugiej koalicji, doprowadzić do władzy Napoleona, który robił w Europie, można powiedzieć, zupełnie co chciał. I to nie była gabinetowa i wojskowa siła generałów i ministrów. To była jakaś nieprawdopodobna siła tych żołnierzy, którzy po prostu wierzyli w słuszność tego, o co walczą. Tych żołnierzy, których często najbliżsi ginęli, albo tak jak we Francji, w Wandei czy w Lyonie, albo tak jak w Rosji ginęli w łagrach i wymarci z powodu tego wielkiego gołomoru na Ukrainie w latach, późnych latach 30., prawda? W połowie lat 30. I mimo wszystko oni wszyscy, wiedząc o tym, potrafili walczyć z całym światem w pewnym sensie, dlatego że w coś wierzyli. I to wydaje się być bardzo niedocenianą siłą przez polityków. Gdyby Chamberlainowi nie wydawało się, że przywiózł Anglii pokój, gdyby nie zdawał sobie sprawy, że Hitler służy zupełnie innej sprawie niż to, do czego on, że tak powiem, był przyzwyczajony, to Anglia też by miała inną pozycję wyjściową do tej wojny, gdyby się nie karmiła złudzeniami, że to jest normalna, tradycyjna polityka. Warto przypomnieć, prawda, w trakcie Kongresu Paryskiego, który poprzedził Traktat Wersalski, Lloyd George popierał Niemcy w jakimś sensie, czy bronił Niemców przed Francuzów. Nie chciał wzmocnienia Polski, bo uważał, że Polska będzie sojusznikiem Francji i w ten sposób Francja urośnie w siły, a Niemcy będą zanadto osłabione. Nam dzisiaj z perspektywy czasu to się wydaje po prostu niewiarygodne. Takie niedocenianie. Ale to niedocenianie występuje również bardzo często, niedocenianie siły idei, która jest w jakimś stopniu motorem danych społeczeństw w danych momencie, występuje również, kiedy się ocenia historię. Bo warto zwrócić uwagę, że dyskusja na temat upadku Polski dzieliła się mniej więcej z grubsza na tych, którzy mówili: Polacy sobie sami winni, prawda? Tak jak konserwatyści na ogół mówili. I wszyscy, powiedzmy, inni, którzy mówili, prawda, niegodziwi zaborcy nas rozebrali. I właściwie katastrofa Polski jest nie bez racji uważana za tę katastrofę, która w jakimś sensie zawiniona przez tych czy przez tamtych, no, była tym kresem tamtego państwa. Ale nie wszyscy się zdają sprawę i nie chcą jakby dopuścić do swojej świadomości tego, że w jakimś sensie Polska musiała upaść. Że Polski się nie dało scentralizować i zrobić z Polski państwa, które mogłoby być postawione w jednym rzędzie siły ze scentralizowanymi, sprawnymi państwami takimi jak Austria, Prusy i Rosja. A nie dało się Polski scentralizować, ponieważ Polska była zbudowana na wolności, na zupełnie innych zasadach niż państwa rozbiorcze. Polska dlatego zbudowała swoją potęgę, że przyciągnęła za Kazimierza Wielkiego, prawda, to późniejsze, nazwijmy to, południową część Ukrainy, księstwa halickie i włodzimierskie, że dlatego Unia Litewska mogła powstać, że była przyciągnięta
że szlachta, czy magnaci, czy wielcy panowie litewscy chcieli polskich wolności również dla siebie. Dlatego mogliśmy wygrać w pokoju toruńskim Prusy Królewskie i dlatego mogliśmy później dostać Inflanty, bo nas wszyscy wybierali. Wybierali dlatego, że była wolność, a wolność była stąd, że był słaby król. A słaby król był dlatego, że wszystko dobrze Polsce służyło do pewnego momentu. Do pewnego momentu, póki sąsiedzi byli słabsi. Wtedy trzeba sobie zdać sprawę, że ta Polska była budowana, a szczególnie w obszarze ziem litewsko-ruskich, przez tych wielkich magnatów, którzy najczęściej byli pochodzenia dynastycznego, prawda? Czartoryscy, Drudcy Lubeccy, Zasławscy, Ostrogscy, Zbarascy, przecież to były wszystko rody, potomkowie książąt panujących na terenach litewsko-ruskich. Więc jeżeli oni, mając zakodowane, że prowadzą indywidualną politykę i to skuteczną, bo warto pamiętać, że przecież to polscy magnaci ustanawiali gospodarów mołdawskich, często, nie zawsze, że to mniszchowie posadzili na tronie, na Kremlu swoją córkę jako żonę samozwańca, że Radziwiłłowie, którzy byli 12 razy piastowali urząd wojewody wileńskiego, prawda, jednocześnie byli najbogatszymi magnatami w całej Rzeczypospolitej, że w tej sytuacji to państwo było inaczej zorganizowane, że to państwo, nie możemy państwa polsko-litewskiego porównywać właśnie do państw, którym centralizacja dała skutek. Ona Polsce nie dała skutku, dlatego że ona go nie mogła dać, bo Polsce dobry skutek dla całego państwa dało właśnie to, że Polska była jak gdyby federacją. Ona nie była federacją Polski i Litwy. Ona była federacją wielkich magnatów, i to w tym sensie, nie w złym sensie, o którym potem mówimy, o oligarchii i tak dalej, którzy po prostu od pokoleń prowadzili politykę własną, która składała się na dobro Rzeczpospolitej jako całości. I w gruncie rzeczy, kiedy my myślimy o ustroju Polski, to powinniśmy go właściwie porównywać do Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, gdzie cesarze mieli bardzo ograniczoną władzę nad całą Rzeszą. A już od czasów reformacji w ogóle ją właściwie nad znaczną częścią zupełnie stracili. Gdzie siłą cesarza był autorytet. I to w jakimś sensie dla Niemiec jako całości im to służyło do pewnego, a jak przestało służyć, no to oczywiście potem w XIX wieku się to zmieniło, ale do pewnego momentu Niemcom jako całości służył system federacyjny. Więc ja zwracam uwagę, że w gruncie rzeczy, jeżeli spojrzymy na Polskę jako na federację autonomicznych ludzi, rodów, prowincji, to my wtedy możemy lepiej zrozumieć, dlaczego nie można było zmienić systemu, który dał nam cały sukces. I nagle sobie powiedzieć, teraz musimy wszyscy się zjednoczyć wokół króla i silnej władzy. To było po prostu niewykonalne, ponieważ cała wielkość Polski pochodziła właśnie ze słabości w gruncie rzeczy władzy centralnej. Oczywiście ona nie zawsze była bardzo słaba. Kiedy była dynastia Jagiellonów, to autorytet dynastii, prawda, działał. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce Rokosz to była oficjalna i zaaprobowana forma oporu zbrojnego w razie potrzeby wobec króla, jeżeli król narusza wolności, to każdy szlachcic był moralnie zobowiązany do przystąpienia do Rokoszu, prawda? No, rzecz ktoś powie niebywała, no jak to jest możliwe? No tak, ale właśnie to, że kiedyś można było takie zasady przyjąć, budowało wielkość tej Rzeczpospolitej. I to, że Rokosz Zebrzydowskiego, 60 lat później Rokosz Jerzego Lubomirskiego. Przecież Jerzy Lubomirski był politykiem nieprawdopodobnie zasłużonym. On nigdy nie odstąpił od króla w czasie potopu szwedzkiego, prawda? A potem doszedł do wniosku, że król próbuje ustanawiać, prawda, władzę absolutną, więc on czuł się zobowiązany do tego, żeby zebrać wokół siebie szlachty, doprowadzić do Rokoszu,
No i jeszcze go wygrać, tylko tak było jednak atmosfera tej krwawego przebiegu, tej de facto wojny domowej, że oczywiście, że nie wykorzystał może w tym stopniu, w jakim. Krótko mówiąc, ja mam na myśli, że jeżeli oceniamy historię Polski i mówimy tak, tak, była wolność, przyciągała wszystkich, a potem trzeba było się zebrać wokół króla, machnąć ręką na wolności, poddać się władzy królewskiej takiej, jaką mieli książęta pruscy, taką, jaką mieli Habsburgowie w Austrii i taką, jaką mieli Romanowowie w Rosji, to jest po prostu mrzonka. Dlatego, że to było niewykonalne, bo nie można zniszczyć czegoś, co zbudowało wielkość państwa. Bo to zbudowało wielkość państwa. I jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Kiedy oceniamy polską historię, to warto pamiętać, że te państwa, którym myśmy tak zazdrościli zawsze, że prawda, były sprawne, potężne i mogły zrobić, co chciały, zrobiły z Polską to, co chciały, to te państwa, jeżeli dzisiaj spojrzymy z dzisiejszej perspektywy, i to też jest zasługa o tyle, o ile polityków, ale jakichś procesów wielkich historycznych i ideologicznych, to dzisiaj Polska znalazła się w najlepszej sytuacji, prawda? Austria, no, kadłubowe państwo, które marzyło o tym, żeby być częścią Niemiec hitlerowskich, prawda, no potem po wojnie jakoś tam się wykaraskali, że tak powiem, historycznie i moralnie, no więc zostali małym państewkiem. Kiedyś przedmiot naszej zazdrości, potęga Habsburgowa. Prusy. Prusy zostały, to nieczęsty wypadek w historii Europy, ustawowo zlikwidowane. Prawda? W konferencji w Poczdamie postanowiono, Prus więcej nie ma. Nie ma. Jest Bawaria nadal, jest Hesja, prawda, jest Saksonia. Prusy znikły z mapy Europy. Zakaria. Prusy będące przedmiotem naszej też zazdrości, jak chodzi o organizację, siłę, sprawność, wykształcenie itd. No, terytorium pruskie znikło, też warto pamiętać. To właściwe terytorium pruskie, nie myślę o Brandenburgii, tylko to, skąd pochodzili, prawda, ci Prusacy, którzy nas rozebrali. Rosja. No, Rosja istnieje, no ale po pierwsze, z dawnej potęgi mało co zostało, prawda? Po drugie, no to, co Rosjanie przeszli, co Rosja przeszła, te cienki, prawda? To ja myślę, że mimo wszystkich klęsk, które spotkały Polaków, mimo wszystko nie mamy czego Rosji zazdrościć. Chociaż z trzech zaborców tylko dzisiaj Rosja istnieje. No a Polska? Dość duże państwo w Europie. Niepodległe, nie wdaje się w dyskusję o taką prawną dyskusję, powiedziałbym, o kwestii suwerenności, prawda, które w miarę zamożne, no, otrząsnęliśmy się po tych strasznej cenie, którą za to wszystko zapłaciliśmy i odzyskaliśmy tę niepodległość dzięki czemu? Czy dzięki głowom polityków, czy dzięki jakimś militarnym wygranym? Nie, dzięki ideologii. No powiedzmy sobie szczerze, no odzyskaliśmy dzięki papieżowi, prawda? Solidarności w konsekwencji Reagan, pani Thatcher i w konsekwencji tego, że Solidarność rozłożyła komunizm, mimo że dzisiaj się zaczyna mówić inaczej, to temu w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Przytoczone słowa po śmierci pani Thatcher, ona wprost to mówiła, prawda? A na takim jakby pomniku, który jest przy Reichstagu, przy Bundestagu w Berlinie, dawnym Reichstagu w Berlinie, jest taki pomnik nienapisany, zbudowany, powiedzmy, wielkości tej ściany. Nie wiem, czy państwo to widzieli, to jest tak wyraźnie widoczne, jak się obchodzi cały gmach. I tam jest napisane, że to jest mur zbudowany z cegieł, z rozebranego muru Stoczni Gdańskiej, a Stocznia Gdańska to była Solidarność, a dzięki Solidarności Niemcy mogły upadł komunizm, Niemcy zostały zjednoczone i w tym gmachu obok obraduje parlament Zjednoczonych Niemiec, prawda? Więc ja to tylko mówię na użytek tych, którzy dzisiaj mówią, ach, no to Solidarność, ale już ten cały ustrój już padał, nie padał. Ja, padał, to prawda, były różne czynniki, ale to właśnie czysto ideowy ruch, bezbronny, czysto ideowy rozłożył to.
rozłożył komunizm i dał nam wolność. I oczywiście sprzyjające później okoliczności polityczne, nie bez znaczenia oczywiście militarna przewaga Stanów Zjednoczonych nad Związkiem Sowieckim. Więc proszę Państwa, zmierzam tylko do tego, na pewno wśród polskich polityków, tym politykiem, który dostrzegał ideę przemiany, był wszystkie aspekty polityki. Ten, który je lepiej potrafi przewidzieć, ten oczywiście wygrywa. Ale powiedzmy sobie szczerze, w gruncie rzeczy nikt ich nie potrafi przewidzieć. Dziękuję bardzo.